Centrum Medyczne Ventriculus w Kościanie ma najnowocześniejszy rezonans magnetyczny Magnetom Altea firmy Siemens. Pacjenci, także najmłodsze dzieci, już mogą korzystać z badań. O zaletach i możliwościach tego aparatu rozmawialiśmy z Pawłem Błońskim, dyrektorem działu sprzedaży diagnostyki obrazowej firmy Siemens. Sztuczna inteligencja, wygodniejsze warunki badania dla pacjentów to tylko niektóre z udogodnień najnowszego rezonansu. W Centrum Medycznym Ventriculus zainstalowaliśmy nasz najnowszy aparat rezonansu magnetycznego o indukcji pola 1,5 Tesli. Ten aparat jest wyposażony w unikalną technologię Biomatrix. Jest to najnowsza zdobycz technologiczna firmy Siemens Healthineers. Dzięki temu ten aparat w trakcie badania dostosowuje swoje parametry do różnic anatomicznych i fizjologicznych pacjenta. Przede wszystkim pacjenci są różni pod względem wzrostu, masy ciała, różnic anatomicznych, fizjologicznych i to wprowadza zaburzenia pola magnetycznego. Aparat potrafi zniwelować te niejednorodności. Dzięki temu otrzymujemy bardzo dobrej jakości obraz w krótkim czasie i powtarzalny, co też później wpływa na łatwą interpretację przez lekarza i w szybkim czasie wydanie wyniku badania pacjentowi. Wyróżnikiem tego aparatu w stosunku do starszych modeli jest duża dziura. Średnica otworu gantry 70 cm, to jest większa przestrzeń w gantrze dla pacjenta. Pacjenci, którzy mają lęki, klaustrofobię, czują się bardziej komfortowo w trakcie badania. Także mali pacjenci czy ludzie w podeszłym wieku, wrażliwi na hałasy, które są nieodzownym elementem badania rezonansem magnetycznym, tutaj mają ten większy komfort, dlatego że aparat wyposażony jest w pakiet cichych sekwencji, w związku z tym ten chaos akustyczny jest redukowany do niezbędnego minimum w trakcie badania. Aparat wyposażony jest w specjalne moduły dedykowane poszczególnym rodzajom badań, na przykład głowy czy piersi. Klasycznym zastosowaniem badań aparatu rezonansu magnetycznego to jest ortopedia. Tutaj aparat jest wyposażony w szereg dedykowanych cewek do tego typu badań. To jest też neurologia, badania kręgosłupa. Bardzo fajną cechą tego aparatu jest taka specjalna dedykowana cewka do badania głowy i szyi, która ma w sobie też specjalne czujniki wbudowane, które niwelują niejednorodności pola właśnie w obrębie tutaj tego ciała. W związku z tym ten obraz jest bardzo dobry, pozbawiony artefaktów. Wyposażone jest to urządzenie też w takie specjalne oprogramowanie do likwidowania artefaktów pochodzących od elementów metalowych. To, co też w starszych urządzeniach było nie do przeskoczenia, aparat miał zakłócenia na obrazie, powodowało to, że były obrazy niediagnostyczne, natomiast to urządzenie radzi sobie z tym efektem i niweluje wszelkie tego typu zakłócenia od takich obiektów. Aparat jest też wyposażony w cewkę do badań piersi. Badania piersi w rezonansie magnetycznym w ostatnim czasie zdobywają coraz bardziej na znaczeniu i jest to doskonałe uzupełnienie do tej klasycznej metody diagnozowania przy pomocy aparatu USG czy mamografu. Tutaj na aparacie rezonansu magnetycznego możemy zobaczyć jeszcze więcej i zwłaszcza pomóc sobie w diagnozowaniu takich trudnych do zinterpretowania przypadków. Nowy aparat do wykonywania rezonansu magnetycznego poszerza ofertę Centrum Medycznego Ventriculus w Kościanie i zapewnia diagnostykę na najwyższym poziomie. Cieszymy się z drugiej pracowni rezonansu magnetycznego. Pierwsza powstała w Lesznie, drugą otworzyliśmy dosłownie tydzień temu w Kościanie, dokładnie przy ulicy Księdza Służyńskiego 11. No, jesteśmy bardzo dumni z tego faktu. Przede wszystkim cieszy nas to, że będziemy mogli przyjmować pacjentów tutaj z terenu kościańskiego. Wystrój pracowni jest nietuzinkowy, niweluje stres związany z badaniem. Powiem szczerze, że miałam okazję oglądać kilka pracowni, nie tylko rezonansu, ale też i tomografii. No więc powiem wow, no dla mnie jest najlepsza, najpiękniejsza i mam nadzieję, że pacjentom przede wszystkim przysłuży się do tego, że będziemy mogli na świetnym sprzęcie, w świetnych warunkach, ze świetną kadrą diagnozować pacjentów. Pierwsi pacjenci Centrum Medycznego Ventriculus w Kościanie już przechodzili badania. Mają wygodne kabiny do przygotowywania się do badania i inteligentny rezonans, który na przykład sam dokonuje rozeznania, jak pacjent oddycha, co poprawia jakość obrazowania.
jest przyjazny zarówno dla pacjentów, jak i osób wykonujących badanie. Większe możliwości tego aparatu powodują, że pacjentom jest na pewno lepiej. No, wygląd tej pracowni jest niesamowicie komfortowy. Dziura jest, obwód jest większy, średnica o 10 cm, więc to naprawdę sprzyja temu, że ci pacjenci lepiej się czują. Badania trwają tak od 10-15 do godziny nawet i no, myślę, że to naprawdę jest bardzo miłe badanie w tej chwili dla pacjenta. Jak należy przygotować się do badania? Pacjenci do kontrastu, czyli do badań kontrastowych powinni być na czczo, mniej więcej 3 godziny, no i powinni mieć wyniki krwi, kreatyniny, czyli pracy nerek. Do badań bezkontrastowych pacjenci mogą przychodzić, że tak powiem, z ulicy, z miejsca, nie muszą być w żaden sposób przygotowani, poza tym, żeby wyciągnąć oczywiście wszystkie metalowe rzeczy, no bo to nam tutaj przeszkadza bardzo mocno. Jakie są wskazania do wykonania rezonansu magnetycznego? Zakres wskazań do badań rezonansem jest bardzo szeroki i nie można jednoznacznie określić w danej chwili, który pacjent kwalifikuje się do tego badania, natomiast z całą pewnością trzeba pamiętać o tym, że to jest badanie wysoce specjalistyczne, dokładne, nieobciążone ryzykiem promieniowania w przeciwieństwie do tomografii komputerowej, więc może być też częściej powtarzane, ale najczęstszymi wskazaniami jest badanie centralnego układu nerwowego, układu mięśniowo-szkieletowego, jak również często jako badanie rozstrzygające, kiedy inne metody zawodzą. Tu jest bardzo istotna informacja, że badanie rezonansu magnetycznego bez podania środka kontrastowego można również wykonać bez skierowania. Jakie są przeciwwskazania? Każdy z takich pacjentów jest indywidualnie oceniany przed badaniem, wypełnia szczegółową ankietę. Tutaj pewne wątpliwości można mieć w przypadku pacjentów posiadających implanty, bądź implanty sterujące, jak rozruszniki serca, bądź pompy insulinowe, jednak współczesne urządzenia posiadają paszporty, które określają, jaki rodzaj badań może być wykonywany, w jakich polach magnetycznych i najczęściej to nie stanowi kłopotu. Zapisy na badania przyjmowane są pod numerami telefonów 65 547 65 99 i 506 227 484 od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 20.